się nie zapadł, bo to jest tak. Siniak, wiesz. Tak. Już się zrobił siniak, ma krechę taką ciapną. Także wiesz, jak dasz na przykład jak czystą sienę paloną z bielą, to ci elegancki różyk wyjdzie taki jeszcze lepszy niż tam z tych, czym robiłeś czerwienie. No z tego leciałem i z pomarańczą trochę to jest jakiś... O, to nie... Jakiś... O, to nie... Dobre. Nie, zupełnie wyrzuć ty. Też błąd, bo to jest kadmowa, co wiem. No widzisz, no. Złożę, może mi Tomek nie kiedyś przychodził do mnie, że opowiadał różne rzeczy na ten temat, bo ja jestem kompletnie niedouczony, wiesz. Teraz zrobić czerwień jakąś taką naturalną i szybciej osiągnie zamierzony efekt, bo wiesz, po prostu nie tej substancji użyłeś do tego koloru. I to się robi albo, wiesz, przy pomocy sieny palonej, wiesz, dodatkiem, nie wiem, różu weneckiego jakiegoś, ewentualnie karmin możesz dodać, tak. Się bardzo dobrze trzyma karmin, takich tak. kolorów, rozjaśnić jakoś ugrem, wiesz, taka, wyjdą ci ciepłe czerwienie, bo to już ci się robi, wiesz, taka rura z mini, wiesz, z tych zamiast czerwieni. Okej. I karmy są niewdzięczne do używania, dlatego że reagują z tymi właśnie ziemnymi pigmentami wszystkimi żelazowymi, czyli ugrami, sienami i tak dalej, bo to są tlenki żelaza najczęściej. I w kontakcie z karmem, bo karmy to sąsiadczki karmu, tam jakieś gówna, powstaje czarny siarczek żelaza i dupa jest, nie kolor, wiesz. No jeszcze my jesteśmy do środy, także jeszcze trochę czasu jest, no. Tak go polecę, jak będę, wiesz. Ale nad tą ścianą już trzeci dzień siedzę i ona mi cały czas się właśnie albo zapada, albo cały czas się właśnie robi, albo taka. No ale to jeszcze będziemy, wiesz, czarny ugier, no. A wiesz, jak chcesz postudiować tam rysunkowe takie sprawy, tutaj masz tą pocztówkę, to na przyszłość, powiem, najprostszy taki sposób przeniesienia, wiesz, z reprodukcji na kopię, bo nie obcyndalaj się, tylko sobie pokratkuj. No ja wiem, ale właśnie ja to z ręki poleciałem, wiesz, no, Tomek, w ogóle nie myślałem, tylko no. Mówię, a to tu, to tu, to tu, to tu, to tu i to się w ogóle nie zgodzi. Ja rozumiem, ten, trzeba kratkować i wiesz, i wtedy wychodzi na miejscu. To, żeś dał ten skos dużo silniejszy. No wiesz, ja wiem, no więc to jest ten błąd. Przez to ci się nieszczęśliwie zbiega, wiesz. Fatalnie. Wiesz, najgorsze jest to, że ci się ten aniołek zbiega z tą krechą, tak. Z krechą. No niestety. Kompozycyjnie tam wypada trochę niżej. Ja wiem, no i to jest to, co wiesz, no. Tak samo gest tej łapki, wiesz, bo on trochę tak jakby błogosławił, wiesz. On ma paluszek tam, on jeszcze ten paluszek ona jeszcze dorobimy. Ona jest bardziej, wiesz, wygięta, nie taka zwisająca, tylko ten gest jest bardziej czytelny, tak. Wiesz. Jeszcze go zmienimy, no jest przegięcie. A poza tym jest bardzo fajnie, no wiesz, tysiące rzeczy zauważasz, wiesz, na razie studiujesz to wiesz, ja przepraszam, że w ogóle to ja ci dziękuję, że mi mówisz, no bo ja wiesz, bo po prostu... Nie, bo nie ma sensu, że się pieprzył i robił kadmami coś, co było robione, wiesz, z glinek naturalnych. No ja jestem analfabetą w tych tematach, Tomek, ja widzę żółty, to dla mnie żółty. Kadmowe dopiero zacząłem postosować pod koniec XIX wieku. No jo. Dlatego te obrazy włoskie, reprodukcje z tamtego okresu, jak chcesz zrobić, żeby ona kolorystycznie przypominała tak. klimat malarska włoskiego, to musisz się posługiwać po prostu materiałami, które wówczas były dostępne. Kuma. Dobra. Ewentualnie tam, on jest ryzykowny, co no, dodawali tam, ale te wszystkie czerwienie, bo czerwienie były od starożytności najbardziej wyszukanymi czerwieniami, pigmentami, wiesz, tam karmazyny, jakieś czerwienie królewskie, cholera wie co tam jest. W starożytnym Rzymie już tam kombinowali, bo robili z jakichś ślimaczków morskich, to wiesz, szaty cesarskie i inne tam barwili.
I proszę Ciebie, także jak będziesz się trzymał pigmentów o tych czerwonych, tradycyjnych, takich jak karmin na przykład, bo na pewno był znany w tamtych czasach i stosowany. Lazur krapowy to jest taka chłodniejsza czerwień laserunkowa, dosyć krapla. Cynober, tylko cynober jest zdradliwy, bo to są zawiera siaczki rtęci. Nie, może tam troszeczkę reagować z niektórymi tymi metalowymi pigmentami. No to dobrze, no słuchaj, to żeś mnie pocieszył, że jestem na początku, jak zwykle.